W dzisiejszym filmie dokonamy krótkiego przeglądu organeli, o których wiemy już całkiem sporo, ale dzisiejszy film poświęcę na to, żebyśmy razem usystematyzowali swoją wiedzę na ich temat. Otóż organella to takie struktury wewnątrz komórki, które mają określoną rolę i są najczęściej oddzielone od reszty jej przestrzeni, czyli cytozolu, w którym po prostu pływają, błoną komórkową. Ta błona komórkowa może być podwójna albo pojedyncza. Ważne jest to, że każde organellum oddzielone jest od środowiska, w którym się znajduje, po to, żeby mogły w nim panować trochę inne, bardziej specyficzne warunki, takie jakie są potrzebne do tego, żeby Mogło spokojnie i prawidłowo wypełniać swoją rolę. Mówiąc o tym, nie możemy zapomnieć, że komórka sama w sobie oddzielona jest od środowiska, w którym się znajduje, czyli macierzy zewnątrzkomórkowej, właśnie podwójną błoną lipidową, w której pływają białka, zwaną błoną komórkową i którą narysowałam tutaj dla Ciebie na różowo. Pierwszym organellum, o którym należałoby wspomnieć, jest jądro komórkowe. Rysuję je tutaj dla Ciebie na granatowo. Na taki sam sposób wybarwione jest. Jest ono tutaj, na tym zdjęciu z mikroskopu konfokalnego, na którym widzimy te piękne, piękne wybarwione komórki. Tutaj wszędzie na granatowo wybarwione są właśnie jądra komórkowe. Jądro komórkowe, jak może pamiętasz, to jest centrum dowodzenia komórki. Tutaj znajduje się większość DNA, które nasze komórki zawierają. To zdjęcie z mikroskopu konfokalnego może nam przypominać także o tym, o czym już kiedyś wspominaliśmy, mianowicie o tym, że komórki wypełnione są czymś, co nazywamy cytoszkieletem, takimi białkami, które rozpościerają się na całej długości komórki i oprócz tego, że pomagają utrzymywać jej Odpowiedni kształt to są niesłychanie ważne, jeżeli chodzi o transport wewnątrzkomórkowy, ponieważ po nich po prostu podróżują różne inne substancje. Możemy je nazwać takimi szlakami wewnątrz komórki trasami, po których przemieszcza się wszystko to, co w komórce musi się przemieszczać, ale także mają one ogromną rolę w podziałach komórkowych. O tym wspominam dla Ciebie w filmie dotyczącym mitozy i mejozy. No, ale dość o cytoszkielecie. to Pora, żeby przypomnieć sobie, jak niezwykłymi organellami są plastydy i mitochondria. Plastydy, czyli na przykład chloroplasty, widzimy na tym zdjęciu tutaj. Wypełniają one te piękne, regularne komórki roślinne, które są takie śliczne i kształtne, dlatego że otoczone są oprócz błony komórkowej dodatkowo ścianą komórkową, która. Jest po prostu sztywna i sprawia, że mogą być one właśnie tak niesamowicie regularne. Tutaj więc widzimy chloroplasty, natomiast tutaj na zdjęciu z mikroskopu elektronowego widzimy przykładowe mitochondrium. Wspominaliśmy o tym, że to są wyjątkowe struktury dlatego, że mają podwójną błonę komórkową i zawierają materiał genetyczny. Wydaje się, taka jest najbardziej prawdopodobna teoria, że te właśnie. Organella zostały kiedyś na drodze ewolucji wchłonięte przez komórki do środka, kiedy jeszcze same były zupełnie niezależnymi organizmami a właściwie powinnam powiedzieć, komórkami, dlatego, że były to po prostu żyjątka składające się tylko i wyłącznie z jednej komórki, i uważa się, że jako ślad tej właśnie swojej niezależnej przeszłości mają w sobie materiał genetyczny. Ciekawe jest to, że mitochondria mimo że mają swój materiał genetyczny, nie byłyby w stanie pełnić wszystkich tych funkcji, które pełnią, gdyby nie geny znajdujące się w jądrze komórkowym. To nie jest tak, że można by wyjąć mitochondrium z komórki i, i wsadzić je gdzieś tam i byłoby ono w pełni funkcjonalne. Nie. Na drodze ewolucji nasze komórki i mitochondria czy plastydy, jakimi są na przykład chloroplasty, tak bardzo zżyły się ze sobą, że te geny wymieszały się i w mitochondriach mamy geny potrzebne do zupełnie innych procesów niż te, które w mitochondriach są realizowane, a z drugiej strony w jądrze komórkowym i znajdującym się tam DNA są geny, które są absolutnie niezbędne do funkcjonowania mitochondriów. Warto pamiętać, że mamy takie szczególne organella w nas, w naszych komórkach, które przypominają nam o tym, że. Najprawdopodobniej gdzieś w naszej przeszłości ewolucyjnej zaszła taka fuzja. Pewnie nasze komórki po prostu wchłonęły je, żeby je zjeść, ale okazało się, że na przykład to, że wytwarzać są one w stanie swoje własne pożywienie czyli cukier, tak jak robią to chloroplasty normalnie dziś w komórkach roślinnych może być bardzo korzystne. Oprócz chloroplastów i mitochondriów, mamy również do czynienia z siateczką śródplazmatyczną, szorstką i gładką, którą na pewno pamiętasz z poprzedniego filmu. Zrobimy tutaj strzałkę. Tutaj widzimy siateczkę śródplazmatyczną, szorstką. Widzisz te małe kropeczki, siedzą sobie na niej rybosomy. Tutaj widzimy aparat Goldiego. Przypomnę ci tylko, że ta siateczka śródplazmatyczna, szorstka i gładka to jest taki System fałd, zatoczonych błąd, które mają na celu bardzo różnego rodzaju wydzielnictwo, także dojrzewanie, mówiąc kolokwialnie, różnych substancji białkowych, ale w przypadku siateczki gładkiej, nie tylko białkowych, różnych innych, na potrzeby tego, co się znajduje w komórce i na potrzeby tego, co komórka musi wydalić na zewnątrz, po to, żeby było to przetransportowane do zupełnie innych części organizmu. Jeżeli chodzi o aparat Golgiego, to na pewno pamiętasz to intensywne pakowanie, które się tam odbywa, to, że w pęcherzyki pakowane są potrzebne substancje, w przeważającej mierze takie, które mają być wydalone poza komórkę, dlatego, że potrzebne są po prostu zupełnie gdzie indziej. O siateczce śródplazmatycznej szorstkiej pamiętaj, że na niej są właśnie Pousadzane rybosomy, których bardzo istotną rolą jest to, że w nich odbywa się translacja białek. Tam materiał genetyczny w postaci matrycowego RNA tłumaczony jest na łańcuszki aminokwasowe, z których potem w kolejnych procesach, które nazywamy obróbką posttranslacyjną, będziemy mieli dojrzałe, w pełni funkcjonalne białka. Robiąc przegląd organelli, nie możemy też zapomnieć o wodniczkach, które zaznaczone są tutaj na tym zdjęciu z mikroskopu, jako te różowe plamki, jak widzisz. W tym przypadku to jest komórka roślinna. Wakuole mogą wypełniać naprawdę bardzo znaczącą przestrzeń w komórce. Dotyczy to właśnie przede wszystkim komórek roślinnych. One są tutaj odpowiedzialne za to, żeby utrzymywać tak zwany Turgor komórki, czyli to, żeby była odpowiednio napięta. Wakuole najczęściej wypełnione są wodą, także różnego rodzaju enzymami. Ważne jest to, że czasami są one miejscami, właśnie w przypadku roślin, gdzie woda jest przechowywana. Możesz sobie wyobrazić, że to jest szczególnie ważne w przypadku roślin, które żyją w super suchym klimacie, i tam woda na pewno bardzo szybko z nich by uciekała, gdyby nie była w jakiś sposób specjalnie magazynowana i chroniona. No i ostatnia sprawa, o której nie możemy zapomnieć omawiając nasz krótki przegląd organeli, są różnego rodzaju pęcherzyki, które znajdują się w naszych komórkach. Należą do nich lizosomy, peroksysomy, endosomy, jest ich bardzo dużo rodzajów. Nie jest istotne, żeby znać ich nazwę. Ważne jest to, żeby pamiętać, że mogą w nich być. Przechowywane różne rodzaje substancji. Często jest tak, że pH, czyli odczyn tego, co jest w środku takich pęcherzyków, jest zupełnie inny od tego, jaki jest odczyn w danym rejonie cytoplazmy. To jest istotne, dlatego że mogą w nich być zawarte na przykład różnego typu enzymy, które służą do tego, żeby rozkładać bardzo szczególne substancje właśnie w komórce albo na jej zewnątrz, ale takie pęcherzyki, w których są przechowywane właśnie te wszystkie substancje żrące albo takie, które zostały wciągnięte do komórki, albo wręcz przeciwnie, takie, które mają być z niej wydalone. To jest istotne, żeby one były oddzielone od całej reszty komórki, bo mogłyby po prostu wyrządzić w niej szkody. Na tym zakończymy nasz krótki przegląd organelli. Do usłyszenia następnym razem.